Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z YouTubers Live. I moi drodzy, tutaj już udało mi się ogarnąć punkt talentu. Wzięliśmy sobie składnik plus jeden, będziemy mogli robić większe dania, więc zobaczymy, jak to wszystko nam wyjdzie, jak to wszystko się będzie prezentować. A ja wam, słuchajcie, bardzo serdecznie dziękuję za aktywność i wszelkie możliwe rady, które zostawiliście pod poprzednim odcinkiem w komentarzu. No i cóż, myślę, że dzisiaj czas na kolejny dzień. Jak widzicie, musimy znowu podzielić się z followersami. Natomiast składnik publikacji mamy w pełni na 100%, więc na razie tego robić nie będziemy, bo tutaj chyba nie mamy na to czasu za bardzo. Natomiast mamy imprezowanie, więc spróbujemy dzisiaj udać się na imprezę. I co do mojej jeszcze, drodzy YouTubers Live, jeżeli chcecie, sprawdźcie koniecznie ofertę G2A, bo tam YouTubers Live też można kupić, a z kodzikiem macie cashback oczywiście. Także dobra, słuchajcie, my wracamy sobie do naszej rozgryweczki. Poprzednio, jak widzicie, ogarnął nam się film, natomiast wy mi pisaliście coś odnośnie tego, że mam jakieś darmowe rzeczy do jedzenia, więc ja sobie tak szybciutko sprawdzę, czy ja mogę sobie cokolwiek wybrać z tego, bo podobno chleb i woda jest za darmo. I faktycznie, macie rację, jest za friko. Także dobrze, sympatycznie. Całkiem mi się to podoba. Ale dobra, moi drodzy, my musimy, nie ukrywam, ogarnąć wydarzenia, bo tutaj jest troszeczkę lipa, jeżeli chodzi o imprezy. Więc sprawdźmy sobie, co mamy w kalendarzu. Dyskoteka Halloweenowa 31. To jest najbliższa nam, że tak powiem, impreza. To myślę, że... kostiumy, wymagany kostium. No dobra, zdobądź bilet i myślę, że możemy spróbować zaprosić naszego kolegę Odisa, bo on się tutaj tak, wiecie, gdzieś tam nam ogarnia. Tylko że tak, domyślam się, że pewnie będziemy musieli kupić kostium. No to trzeba będzie zobaczyć, jak to wyjdzie wszystko, bo aż jestem ciekaw. I to domyślam się, że będzie cloud shopping. Dobra, wypadałoby kupić... O kuźwa, jakie to jest drogie wszystko. O, jest, strój karate dla mężczyzn, tylko że... tak jakby nie mamy pieniędzy. Jest tu coś taniego, co mogę kupić? Kurna, wszystkie kostiumy są drogie w cholerę. Oj. Dobra, to moi drodzy, spróbujemy popracować, ale nie wiem, czy to w jakikolwiek sposób... No, 10 dolców... Nie wiem, czy się wyrobimy, powiem wam szczerze. Co prawda, może za film dostaniemy jakąś kasę, więc byłoby mi ludko, gdyby to się oczywiście udało zrobić. Natomiast, no nie wiem, bo dyskoteka się za niedługo zaczyna i to mnie trochę bardzo niepokoi wręcz. Zdarzy się, że potrzebuję kostium i w sumie też trochę tego nie przemyślałem. No ale dobra, pójdziemy popracować jeszcze raz. Miejmy nadzieję, że za ten film dostaniemy kasę. Kiedy ten film się skończy, że tak powiem, ogarniać? Chyba, że my już za niego dostaliśmy. Dobra, mamy 145. To nadal jest trochę za mało. I dyskoteka zalicza się... Spróbuj założyć kostium, no właśnie. Tylko że ja nie mam za bardzo kostiumu i to jest problem. Bo ubrania mamy jakieś, tylko że... Znaczy, właściwie to nie mamy. Oh, goddammit. Dobra, zobaczmy, czy możemy coś kupić, ale nie wydaje mi się. Szkoda tylko też, że tutaj, wiecie co, nie ma możliwości... spodnie kucharza dla mężczyzna. Dla mężczyzna. No jest to troszeczkę tych rzeczy związanych z kostiumami, ale powiem wam szczerze, że tak, no tu jakieś buty, kurczę, za... Sporo hajsu musimy mieć, żeby tutaj cokolwiek z tego ogarnąć. I chyba, powiem wam szczerze, że troszeczkę zbytnio się pośpieszyłem z tym wszystkim. Dobra, pójdziemy jeszcze popracować. Wszystko jest 4 godziny, ja pierdzielę. Czekajcie, 6 godzin, no to się chyba najbardziej opłaca, więc spróbujemy i dodatkowo też wyjść do ludzi. No, dlatego chcemy wyjść do ludzi. Tylko że impreza zaczyna się za 14 godzin i ja nie wiem, czy ja zdążę zarobić takie, że tak powiem, pieniążki, żeby nam się poszczęściło. 8 godzin 7, no to jeszcze musimy iść popracować. Ale to musimy tylko 4 godziny, nic tutaj więcej nie wymyślimy. Wiecie, chciałbym mieć chociażby górę, bo tam dół to tam... O nie, dałem 4 godziny, a wydarzenie się zacznie. Ja pierkur. No i coś mi się wydaje. O, film jest gotowy i zarobił. Dobra, możemy się przebrać, więc jest ok. Dobra, film, pokaż wynik. 9 zarobiliśmy, mało. Ale
Ważne jest to, pamiętaj, żeby ubrać kostium. No nie wierzę, że nie mogę kupić nic. Jak to? No chyba żart to jest. No to anuluj wydarzenie, nara. Nie, nie idziemy na wydarzenie w takim razie. Kurde. Aha, jeszcze weszły nam wydatki miesięczne, świetnie, dyskoteka. No to szeregowiec, banan, musimy iść do kina. A wymagania, bizon. Ja już nie zarobię. Dobra, to bądź, niech będzie. Dobra, ale czekajcie, zróbmy sobie tutaj, opublikujmy wpisik. No Witka. Witka piękni. Porady kucharskie i co jest na obiad, czyli mamy znowu coś do zrobienia. Doskonale, wrzucić na kanał i dostępnie w sieci społecznościowej pozwoli ci szybko zdobyć 30k subskrybentów. O, przyszła koleżanka, mam tylko ochotę na czekoladę, mój związek gdzieś się rozpadł. Jak to? Porozmawiajmy o... przytul. Czy to mi zaliczy zadowolenie troszeczkę? Chyba raczej niestety nie, bo to idzie w wydarzenia. Ona nie chce się tulić. Porozmawiajmy o kursach. Aha, dużo się już uczysz. Dobra, no to może o grach? Ewentualnie o modzie? Co mam powiedzieć? Gry mnie nie interesują, inne kanały są dla mnie ciekawe. Mhm, spoko, porozmawiajmy. Nie, nie o kursach! Czekajcie, anulujmy to wszystko, bo tu się źle wydarzy chyba. Porozmawiajmy o muzyce. Nie zaprzyjaźniono, więc teraz mam traumę muzyczną. Okej. Okay. No dobra, ale my tak na dobrą sprawę powinniśmy zarobić. Szczerze powiedziawszy, bo... póki co jest dupa. Dobra, porady kucharskie, co jest na obiad. Czyli mamy, wolisz mięso lub warzywo, gotujesz nowocześnie, kup odpowiedni przebory składniki, a później stwórz swój ulubiony przepis. Czyli musimy zrobić ulubiony przepis i dodatkowo musimy ogarnąć całą resztę, więc może stwórzmy nowy przepis. Ale ja nie zarobię znowu na wyjście, ale wyjdziemy czy tak, czy siak. Nieważne w jakiej wiecie. Dobra, mamy schab wołowy. Weźmy schab, może z ryżem. Do tego czarny pieprz i może cebula. A nie, nie możemy więcej. Dobra, to czekajcie, wywalimy to, dajmy grzyby, też nie pasują. Cebula, o! To już będzie całkiem dobry wynik, dobra. To zróbmy nazwa przepisu. Uuu, 5 gwiazdek, sympatycznie. To będzie czarny wół cebulowy. Czarny wół cebulowy. Świetnie. O, dostaliśmy przepis na medal osiągnięcia, sympatycznie. Ale dobra, nowy film. I zróbmy oczywiście nasz czarny wół cebulowy, bo to jest ten. I oczywiście porady kucharskie. Wybierz za noże, no i oczywiście mikrofalówka, bo nic innego, na nic innego nas nie stać. Kontynuuj. Wydarzenie się zaraz rozpoczyna i to mnie też, kurde, trochę niepokoi, że tak powiem. No ale cóż, nic z tym nie zrobimy, moi drodzy, nic z tym nie zrobimy. Rozpocznij porady kucharskie. Zróbmy może... no kuchcik z nich będzie chyba. Czarny wół cebulowy, bez żadnego, może hashtag mięcho. Niech będzie. Zaraz wyjdziemy do ludzi, spokojnie. Mamy tylko 10 punktów, więc też musimy uważać. Dobra, tu aż 14, dobra. Logo, standardowo. Teraz mamy jedno i drugie, musimy dodać, tylko że widzę, że no mamy teoretycznie, to za 3 punkty, no to dam. Obawiam się, że możemy średnio zdążyć i mogą mi się skończyć punkty. Minus 2, no nie mamy tego, więc może dajmy mordercze spojrzenie. Aczkolwiek domyślam się, że pewnie i tak nie trafię w nic. Nie mam czegoś, co mi zabiera, no, trochę kicha. Mamy 3 punkty, a to jest przedostatnie. Dobra, dajmy może, no, komentarz filozoficzny, tylko że to nam zabierze, ale to dodamy tytuł. No i został nam 1 punkt i wejście w czerń muszę zastosować, bo nic więcej nie zrobimy. Także zobaczymy, co z tego filmu wyjdzie. Szeregowiec, banan, odzież wizytowa. Nie mam odzieży wizytowej, dodatkowo muszę iść spać. Come on. Bieda. Bieda w kraju, moi drodzy, bieda w kraju. Dobra, dajmy to, później dajmy to, potem dajmy to, to i to.
to, bo ja tutaj nic więcej nie wymyślę. Dodajmy tytuł, gradient kolorów i miękki fokus i jest, myślę, że ok. No inaczej niestety nie jestem w stanie tego w żaden możliwy sposób ułożyć tak na dobrą sprawę, więc wydaje mi się, że to będzie chyba najlepsze. Opublikuj film i tutaj powinno być... No pobiliśmy rekord, wbiliśmy też ten, ale dobra, publikuj film, dobra, ale idź spać. I szeregowiec zaczyna się za 3 godziny. Ja oczywiście nie mam całego dress code'a. Super. I znowu za chwileczkę tą imprezę. Musimy się zabrać też może ochotę, nie chodźmy tam i znowu na imprezkę. Dobra, o, pójdziemy na dyskotekę. To nie pójdziemy teraz na tą imprezę. I myślę, że to będzie dobre rozwiązanie. Bo ona się zaczyna za, co prawda widzę, że za 7 godzin. Gdzie ja poszedłem? Poszedłem bez zmiany stroju? Ja zaraz usnę. Dobra, ja tu mam dosyć duży problem cały czas jak z nimi ogadać, ale skoro jesteśmy na premierze, może o YouTubie. Porozmawiajmy o gotowaniu. W ogóle dziwnie nalicza mi tutaj jakieś punkty. Porozmawiajmy jeszcze o ludziach. Porozmawiajmy o, może o muzyce. Wiecie, no musimy ogarnąć to. Nie ma innej możliwości. Ja wiem, że powinienem sprawdzać ich profile i tak dalej, ale wydaje mi się chyba, że nie ma sensu. Chociaż może w późniejszym etapie gry będzie. Bo na razie, wiecie, chcę się skupić po prostu na tym, żeby ogarnąć zadowolenie. Dodatkowo, czy możemy dać na piperka informacje, wyślij? Kolejna, no nie mogę, no nie mogę, no. Nic więcej nie ogarnę. O, Helena mnie nie lubi, no i to tyle by było w temacie. Jeszcze z tym kolesiem chcę porozmawiać, bo on ma tutaj wykrzyknik, więc zastanawiam się, co on ode mnie może chcieć. I tutaj myślę, że możemy... Aha, tu nie pogadamy. Bardzo mnie troszkę denerwuje to, że nie ma możliwości wybrania... O, oglądam twoje filmy, nie wiem, co potrafisz w kuchni. Babcia dała mi stary przepis, ale nie... O, okej. Opis przepisu, gulasz, rybka, ryż okrągły, plus salny pieprz. Ale to chyba było, ale i tak to wezmę, bo to daje pieniążki. Więc wiecie, miło by było, gdyby się, że tak powiem, zrobiło. Bla, bla, bla. Ile tu ludzi? No, dużo ludzi jest. No dobra, ale ja bym chciał... O, tu jest kolejna jakaś osóbka, porozmawiaj. Mówię jakiś przepis, jesteś, wiecie, oglądam twoje filmy. Okej, okay. Kolejny przepis, medaliony, schab, 63. No myślę, że chyba będziemy ogarniać te przepisy. No bo nic tak na dobrą sprawę więcej tutaj nie zrobimy. Pozujemy sobie do zdjęcia, ale ja nie wiem, czy to nam cokolwiek więcej da. Nikt cię nie zna, no to nara. No i dobra, wchodzimy na salę. No ale domyślam się, że to będzie standardowo jak poprzednio, więc tutaj też zbyt dużo nie... Nie za dużo znaczy jakieś dobre miejsce. Dobra, usiądź tutaj. Dobra, poczekamy. Ale wiecie co, zauważyłem, że nam się nasze potrzeby tak jakby blokują. Czyli nie ma tutaj jakiegoś, wiecie, problemu, że mamy mało żarcia, spanie i tak dalej. Wydaje mi się, że mamy to zablokowane. Także chyba raczej problemu być nie powinno. Szkoda, że nie mogę czasu przyspieszyć, bo bym z wielką chęcią przyspieszył. No, szybciej, chop chop. Halo, halo, chop chop. Już mogę wyjść? Starszy, wychodzę. Tak, wracamy do domu. Dzięki Bogu. Dobra, mamy te przepisy, które podostawaliśmy, więc tutaj też by było dobrze zrobić. Jeszcze pomoderujmy komentarze. Pomimo tego, że jestem mega głodny, więc zjedzmy sobie może hamburgera, jak odpowiemy na komentarze. A dlaczego ja mam się przespać, by się zregenerować, skoro ja mam żarcie bardziej, aniżeli... Nie rozumiem za bardzo. Dobra. Opisz przepis, zdobądź porady kucharskie. Czekajcie, opisz przepis. Mamy dwa razy. I medaliony, i gulasz rybaka. Opis przepisu. Dobra, czarny pieprz, zestaw noży, gulasz. Gulasz. Opisz przepis. Tam były noże, no i mikrofalówka. Chyba, że... Chociaż nie, no muszę użyć.
No oczywiście rozpocznij, opis przepisu. No niech będzie. Dobra, mamy 24, więc dajemy oczywiście wprowadzenie z logo. Prawda, to daje dosyć dużo, kurczę, tych punktów jednak, no ale cóż. Festiwal owoców i tutaj trafiliśmy dosłownie idealnie, bo wszystko jest tak, jak być powinno, więc jest sympatycznie. Minus 2 i 2 nie mam, więc może dajmy poradę. Plus 1, minus. Tutaj też znowu nie mamy, więc to jest w niektórych wypadkach, wiecie, da się i się nie da, więc to jest takie, no, po prostu. No i wejście w czerń, no i tutaj też nic nie mam, więc dajmy to najtańsze wejście w czerń, pomimo tego, że miałem dać na minusie. No ale nic tutaj nie zmienimy, niestety. Ale przynajmniej może będziemy mieli, wiecie, więcej troszkę kasy, więc myślę, że pójdzie nam całkiem może dobrze. Dobra, teraz tak, tutaj mamy do góry. Nie da się tego inaczej ułożyć, niestety. Musi być dokładnie w takiej kolejności, jakiej było. No tutaj jest delikatna kicha, ale tak jak mówię, no zobaczcie sami, no nie mam możliwości dopasowania tego inaczej. Nie mam. Dobra, tytułu nie będziemy dodawać, damy gradację kolorów i miękki focus. Także renderujemy. Tutaj raczej nie powinno być jakichś spektakularnych rzeczy. Co prawda zainteresowania podskoczyły, więc publikujemy film. I mamy jeszcze drugi opisz przepis i to są medaliony, zestaw noży. Więc od razu robię nowy film. Medaliony, opisz przepis, zestaw noży, no i oczywiście mikrofalówka, no bo tu więcej nic nie zrobimy. Także zrobimy sobie te dwa przepisy i mam nadzieję, że będzie dobrze. Rozpocznij. Może być. Chociaż tak na dobrą sprawę to się powinno nazywać filmy, nie? Jeśli dobrze pamiętam. Plus jeden, plus jeden. Nie mam nic, więc dajmy pozdrowienie formalne. Zróbmy to po prostu, że mamy chociażby tą jedną dobrą. Plus jeden, plus jeden. Znowu nie mam, więc może dajmy najlepsze składniki. Teraz mamy dwa, o, mamy dwa kamerę i mamy cztery, ale to myślę, że damy co za smak, więc teoretycznie pasuje. Nie mam nic na minus jeden. To myślę, że możemy dać festiwal owoców chyba, no bo albo ewentualnie emocjonalnego dajmy. No i to będzie chyba już ostatnie. Więc tak na dobrą sprawę tutaj zawsze będzie to samo, ale dajmy wejście w czerń. Mam nadzieję, że to coś, kurczę, da i się ogarnie ładnie. No dobra, to jest pierwsze. No znowu tutaj nie za bardzo jestem w stanie coś ogarnąć. Musi być tak, bo inaczej nie da rady i tak, czy byśmy tego chcieli, czy nie. Dodajemy fokus, gradację i dodajemy tytuł. Renderuj. Opublikuj i czy to... powiem wam, że całkiem spoko. Dobra, to akurat możemy opublikować. Wspaniała, dobra robota i zarobiliśmy pieniążki, więc na razie zyskujemy. To jest... pomoderujmy komentarze jeszcze. Chcesz iść do kina? Do pracy też musimy iść. O nie, uszkodzony komputer. No zajebiście, jeszcze nam uszkodzili komputer. No nie wierzę, naprawdę. Kicha. Dobra, idźmy się, prześpijmy. Pan wróci, zamontuje. Ale najśmieszniejsze jest to, że pomimo tego, że komputer jest zepsuty, to my i tak możemy renderzyć. Dziękuję za pomoc, nie miałem pojęcia. Zapraszam, nie, byłem ostatnio w kinie, sorry. Boże, znowu ktoś przyszedł. Aha, ta będzie pożyczała mój komputer. Ty jesteś śmieszna. Ja chcę moderować komentarze. Proszę mi tu zwolnić. Halo, moderujemy. Coś się zbadziło. O, teraz możemy moderować. Myślę, że tak, na pewno jeszcze damy piperka. W ogóle, kurde, piperek, to jest taka dziwna nazwa, że to się w pale nie mieści. No ale dobra, słuchajcie, na razie ciśniemy całkiem spoko. Mamy już 10 tysięcy followersów, więc bardzo fajnie. I myślę, że możemy sobie zjeść co nieco. Zjedzmy może chleb. Bo to nam troszeczkę tutaj podkoksi. No i pójdziemy do pracy.
4 godziny, no te 6 godzin się bardziej opłaca. Także lecimy. Myślę, że spokojnie możemy sobie 3 razy prackę ogarnąć. I wiecie, im więcej kasy zarobimy, tym będzie lepiej dla nas, bo co prawda pójdą nam, wejdą nam opłaty za mieszkanie i tak dalej, ale będziemy w stanie, no w razie gdybyśmy musieli, no to pójdziemy oczywiście sobie na jakiś bal czy jakieś inne rzeczy, więc no tutaj też byłoby ok. Chop, chop. Czy my wybijemy 1100 tysięcy wyświetleń kanału? Tak mi się wydaje. O, ta znowu przyszła. No ja też nie wiem, czy ty chcesz wyjść, czy chcesz zostać. Dobra, i zaliczymy sobie jeszcze jedną tą robotę. 7 godzin, ale damy tą 20, myślę. Chociaż to 7 jest kuszące, dużo pieniędzy. Ale dajmy czyszczenie butów. Przynajmniej będziemy mieli wykonane nasze zlecanko. Dobra, o, film też, słuchajcie, dużo zarobił, zobaczcie. 17 aż, dostaliśmy 15, bo dostaliśmy 15, aha, czyli dostaliśmy 15 za darowizny i 17 za ten, ej, nice. Podoba mi się to, ale teraz tak, pójdziemy oczywiście spać, bo widzę, że jesteśmy tragicznie zmęczeni. I zadanie ukończone, co prawda levela nie wbiliśmy. Zjedzmy sobie, no myślę, że standardowo zjemy sobie chleb. I zjemy sobie chyba wodę, bo tak na dobrą sprawę nic tu innego nie jestem w stanie zrobić, aczkolwiek jak wy sami widzicie, to strasznie mało głodu nam daje. Dobra, to zjedzmy 2 razy chleb. Tak będzie chyba najlepiej jeszcze. Dobra, i teraz tak, napiszemy znowu piperka, żeby tutaj starać się utrzymywać to, wiecie, dosyć, dosyć na wysokim poziomie. Dobra, co możemy zrobić? Zobaczmy może info o naszym kompie. Nie wiem, czy jest sens tutaj cokolwiek ulepszać, natomiast możemy, wiecie co, tak na dobrą sprawę, mamy 423. O, ktoś przyszedł, znowu ona, no nie wierzę. To ona jest nienormalna jakaś. Dobra, natomiast weźmy Market Chef. Nie, nie Market Chef. Cooking Gadget, zobaczmy, co możemy tutaj kupić. Możemy kupić tak, zestaw molekularny, mały garnek, mała patelnia, stół szefa kuchni plus jeden palnik za 100. Kupmy to. I może kupmy mało, ile mam? Dobra, kupimy No przecież zmodernizowałem, tylko on jeszcze nie przyszedł. Halo. Ta w ogóle, zobaczcie, jak się tutaj wtrążala, nie mam pytań. Dobra, mamy stół szefa, czyli tutaj nam się już podmieniło. I jeszcze coś kupimy. Kupimy jeszcze ten garnek i tak dalej, bo to jest ważne i istotne. Mała patelnia i mały garnek. Mamy też zestaw molekularny, ale wiecie co, też nie chcę spaść poniżej jakby 500 hajsiwa, bo może to źle wpłynąć. Dobra, weźmy sobie jeszcze tak. Schab wieprzowy 2 sztuki, wołowy 2 sztuki, pierś kurczaka, cebulę. Żebyśmy, wiecie, wszystko mieli mniej więcej po 2, dlatego że no to się nam przyda. Oj, tu za dużo kupiłem. Teraz się spłuczę totalnie z pieniędzy. Dobra, ale mamy wszystkiego po 2 sztuki, więc jest dobrze. Cześć, mieszkam po drugiej stronie ulicy, u ciebie zawsze jest coś dobrze pachnie. Nagrasz filmik z gotowania mojej ulubionej potrawy? No spoko, 63. Robimy, fantastycznie, wyślę ci to jak wrócę do domu. I mamy porady kucharskie i imprezowanie oczywiście, ale koleżanko, przytulę cię. A i pójdziesz sobie, jak cię nie chcesz cię tulić, to nara. O, dostaliśmy małą patelnię, więc mamy coraz więcej przyborów. Także myślę, że może być ciekawie i domyślam się, że to jest przepis. Jest przepis. Kaneloni, jajo, kurze, karbu. Opisz przepis. Mamy sobie do porady kucharskie, ale dobra, nagramy to, bo wiecie, no, hajsy są potrzebne. Nowy film. I teraz tak, typ filmu. Co tam było? Porady kucharskie? Kurczę, nie pamiętam. Opisz przepis. Mikrofalówka. Opisz przepis. No, zestaw noży i mikrofalówka mamy. Kontynuuj. Rozpocznij. I tutaj miałem też dawać, wiecie, randomowe opisy. To będzie kaneloni, pyszne makaroni. Kaneloni, pyszne makaroni. Niech będzie.
Dobra, czyszczyć pozdrowienia formalne, plus 2 musimy dać, mamy plus 3. Dobra, dodajmy po prostu pozdrowienia formalne, bo to i tak zawsze pierwsze wychodzi, zawsze do góry chyba, z tego co kojarzę. Aha, czyli nie mam nic tak na dobrą sprawę znowu co mogę dać, więc dajmy może to pierwsze. I tu będzie co prawda pasowało, tylko teraz żeby tutaj pasowało byłoby spoko. O, patrzcie, mamy idealne. Idealne, 2-2, super. 2 minus 1. Niestety nie mamy, więc chyba damy może komentarz filozoficzny. Chociaż widzę, że to chyba będzie kicha i tak. No i tutaj też nic nie mam, więc dajmy 3, żebyśmy mieli tutaj 8. 7 punktów. No dobra, to teraz będzie Montiren Machen. I tu będą jaja teraz. Chociaż w sumie czekajcie, to pasuje tutaj, to pasuje tutaj, to pasuje tu i to pasuje tu. Nic więcej. Ja nie mam nic na dole. Uj, tutaj tu już w ogóle wiecie co, nie pasuje, widzę wszystko. To wiecie co zrobimy tak, ja zamienię to z tym. No tak, ale to musiałbym zamienić z tym i to mam raz, dwa. A jak to zamienię tak jak było? Nie, to było tak. Tu mam więcej. Tu są trzy. Czekajcie, to miało być tak, to miało być tak. Nie, to miało być... Ej, coś źle zrobiłem znowu. Może to było tu? Tu mam trzy. Tu też mam trzy, no i tutaj nie. Też mam trzy, tylko że tutaj nie wchodzi w to. To miało być tutaj, żeby weszło w to do tyłu. Nie, wiecie co? Tak na dobrą sprawę widzę, że tutaj za każdym razem mniej więcej wychodzą mi trzy punkty, których nie jestem w stanie trafić. Myślę, że może tak to zostawmy. Dobra, dodajmy tytuł. To będzie, słuchajcie, kupny film. Kupny film, tak, kupny film. To będzie tragiczny film. Nie, tak. Chcę opublikować. No i to raczej dupy nie urwie, dokładnie, wynik jest gorszy, nowy poziom, no dobra, ale go opublikujmy. Co? No chyba to jest żart. Aha, czyli czas nam leciał, domyślam się. Wiecie co wam powiem? Jestem dziwnie, bardzo dziwnie nieogarnięty, co tu się właśnie wydarzyło, bo... Zrobiłem jej ten przepis, a ona... nie? Słuchajcie, dajcie mi znać o co tutaj poszło, bo naprawdę nie mam pojęcia i jestem trochę, delikatnie rzecz mówiąc, rozczarowany. Bo przecież to było i ja to robiłem, a miałem na to mnóstwo czasu. No cóż, w każdym razie nie mam zielonego pojęcia, co tutaj się wydarzyło. Jakieś dziwne zawahanie rzeczywistości chyba i się niestety zdupcyło. W każdym razie, moi drodzy, ja wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam wielką nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jeśli tak, to pamiętajcie zostawić łapkę w górę, komentarz, subskrypcję, wpadać na wszystkie SM-ki, czyli social media, linki macie w opisie do filmu. My słyszymy się już w następnym odcinku za tydzień jakoś mniej więcej. Myślę, że standardowo we wtorek, dzisiaj tak wyjątkowo, bo we wtorek było co innego. No i cóż. To by było na tyle. Ja wam za dzisiaj jeszcze raz dziękuję. No i dajcie mi znać, o co poszło z tym przepisem, bo naprawdę jestem w delikatnym szoku. Serio. Dziwne bardzo, bo miałem parę dni, a nagle to tak szybko, ale mam dziwne wrażenie, że czas po prostu biegł, więc teraz nie wiem, czy ten czas można zastopować, czy nie. Także czekam na wasze informacje. A na dzisiaj to tyle. Jeszcze raz trzymajcie się. Cześć. Pa, pa.